Cześć, witam Was serdecznie, tu Bartek z roadracing.pl. Tak sobie pomyślałem, co to za film o prezentach świątecznych bez wideo przepięknej choinki. W Bolesławcu temat jest bardzo prosty. Jak chcesz zobaczyć przepiękną choinkę, wystarczy wybrać się na nasz bardzo ładny i elegancki rynek. Bolesławiec jest ogólnie świetne miejsce do mieszkania, ale to jest temat na inny vlog. Tutaj widzicie jeszcze nasz ratusz i mnóstwo ozdób świątecznych umieszczonych na naszym rynku. Przechodzimy do filmu. Zapraszam. Cześć, tu Bartek z Road Racing. Przed chwilą mieliście okazję widzieć rynek mojego miasta, Bolesławca. A tu przechodzimy bez przeciągania do zestawienia, no takich zestawów prezentowych za 200 zł lub pojedynczego prezentu w okolicach 200 mniej więcej, czasami mniej, czasami więcej. Pamiętajcie też o subskrypcji, to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Dzięki temu jesteście na bieżąco z zawartością kanału, który naprawdę daje dużo korzyści swoim widzom. Nie mam tu na myśli bezpośrednie korzyści materialne, tylko po prostu wiecie więcej. Ktoś dla Was przeanalizuje różne tematy. W przyszłym roku mam już dogadane współpracę z kilkoma bardzo dużymi markami, jeśli chodzi o testy rowerów. Nie będę może na razie zdradzał, z którymi, chociaż możecie się poniekąd domyślić, bo tu nie będzie jakiejś rewolucji, jedna marka jeszcze dojdzie. I cóż, przechodzimy do zestawienia. Nie byłbym sobą, gdyby jeden z tych zestawów nie był takim klasycznym zestawem road racing, czyli zestawem, który przyspieszy kolarza szosowego. W skład tego zestawu wchodzą dwie rzeczy, a w sumie to trzy, żeby był to komplet. Zaczynamy od wosku Provax. Jest na moim kanale materiał o tym wosku, możecie sobie o tym ten materiał obejrzeć. W skrócie Wam powiem, że jest to jeden z najlepszych na świecie wosków do smarowania łańcucha. Bardzo wydajny, bardzo fajnie się go stosuje. Przypomnę w skrócie, że aplikuje się go na czysty łańcuch jedną warstwę, po 4 godzinach drugą i to starcza na około 400 km. Jak ja mówię na 400, to na 400, a nie na 40. Także jest to rewelacyjny wosk, łańcuch chodzi bardzo cicho, nie wygląda na taki łańcuch usyfiony, czarny. No prawdziwa rewelacja, co potwierdzają komentarze pod poprzednim filmem ludzi, którzy ten wosk kupili. Ja też nigdy nie polecam rzeczy, które nie działają. Te rzeczy osobiście testuję i mam bazę porównawczą naprawdę ogromną z tych wielu lat, kiedy zajmuję się sprzętem rowerowym. Także jak coś polecam, to to ma naprawdę wartość. Sprawdziliście to wielokrotnie, wiecie jak jest. Ok, czyli to jest pierwszy element tego oszczędzania watów. Belgijski wosk Provax z Cycling Planet. Drugi do kompletu elementem jest produkt, który znajdziecie w bike stacji, czyli w sklepie tutaj w Bolesławcu, w mieście, z którego ja pochodzę, do którego mam, ja wiem, jakieś rowerem 5 minut drogi, samochodem 3. I cóż to jest? To są dętki, których ja osobiście używam. Jedne z najlepszych dętek lateksowych na świecie. Nie są one super lekkie, ale nie o to chodzi w lateksie. W lateksie chodzi o opory toczenia, które są zdecydowanie większe niż różnica tam 20 gramów w wadze. No naprawdę nie jest, nie robi żadnej różnicy praktycznie mierzalnej. Natomiast jedna dętka lateksowa daje Wam 5 watów oszczędności na koło, czyli łącznie 10 na obu oponach. Jeżeli chcecie zaznać wrażeń z jazdy równych, no najdroższym, ekskluzywnym szytkom, w takim najlepszym wydaniu, z lateksową dęteczką w środku, z naklejonym bieżnikiem, to jest prosty sposób. Dobrej klasy opona i ta dętka. Ta dobrej klasy opona to, nie wiem, albo Vittoria do kompletu, Corsa G2, albo na przykład Continental GP5000, czy na przykład Specialized Turbo Cotton. Coś takiego naprawdę fajnego, to jest tańsze od szytki, na dłużej starcza i jest dużo łatwiejsze w użyciu. Opory toczenia takiej klasycznej, wysokiej klasy opony z dętką lateksową są porównywalne do oporów toczenia tych samych modeli opon w wersji tubeless. Jest zaletą tych zestawów z dętkami jest czystość tego układu, czyli no nie ma jakiegoś mleka, nic Ci nie obrzyga roweru, jak będziesz na tym jeździł. Zestaw zawiera się w kwocie 75 plus 2 razy 41. Już to liczymy. 75 plus 41 plus 41 to jest 157, czyli spokojnie możecie sobie kupić za 200 zł 3 dętki, żeby jedną mieć na zapasie, bo jeżeli to jest początek przygody z lateksem, to musicie się
też nauczyć odpowiednio zakładać te dętki. Na pewno talk, na pewno sprawdzenie z obu stron opony, czy nic nie jest przyszczypane, zanim zaczniecie pompować, bo dętka lateksowa jest troszeczkę bardziej podatna na uszkodzenia przy samym zakładaniu. Natomiast jak już ją założysz, no to jest dokładnie tak samo odporna na przebicia, jak i butylowa, czyli jak kolec przejdzie przez oponę, przez wkładkę antyprzebiciową, to po prostu tą dętkę przebije. I tyle. Jak podobnie jak każdą inną. Świetnie się na tym jeździ, gwarantuję Wam mega ekskluzywne doznania z jazdy. Okej, jedziemy dalej. I to jest pierwszy zestaw, taki klasyczny zestaw roadracing.pl na przyspieszenie nas, a co tam sobie będziemy żałować, z 15 W z tego na spokojnie jest za 200 zł. To jest bardzo, bardzo dobra i korzystna proporcja pieniędzy do oszczędności watowych. Drugi zestaw to zestaw taki typowo zimowy. Jest to zestaw z Bike Atelier. Chusta Endura z merynosem. Ciepła, bardzo fajna chusta na szyję. No, posiadanie takiej chusty na szyję to jest w ogóle podstawa. Podciąganie jej sobie wyżej, niżej, w zależności jak jedziesz, jak ci jest ciepło. Także w zimie jest to absolutnie bez... No, must have. To musisz mieć na rowerze. To jest taka ciepła chusta, ciepły komin. I no, zdecydowanie polecam właśnie ten komin, bo przy tych pieniądzach w takiej jakości ciężko jest coś takiego dostać. Endura no, to jest bardzo jakościowy dostawca strojów kolarskich, kurtek, rękawiczek. Ja jeździłem w rękawiczkach Endury, bardzo fajnie się spisywały, także jest to fajna sprawa. I do kompletu, no bo oprócz chusty wypadałoby mieć też czapkę. Czapka Endura Pro SL i taki komplecik oczywiście z daszkiem i tutaj taka troszeczkę bardziej zachodząca na tył głowy. Czapka jest naprawdę ciepła i taki komplecik na zimę jak znalazł. Można spokojnie sobie w niższych temperaturach pośmigać, a u nas ta zima niestety ma to do siebie, że trwa dosyć długo. No i nie jestem sobie w stanie wyobrazić całej zimy na trenażerze. Nie każdy też z nas pojedzie w ciepłe, tak więc żeby w naszym klimacie fajnie sobie jeździć, to komin i czapkę, ten komplecik będzie kosztował tym razem troszkę więcej, ale macie jako zestaw markowy. I jeszcze taki krótki komentarz, dlaczego warto, jeśli chodzi o ubrania, naprawdę wydać troszeczkę więcej, bo jak się sami przekonacie, ubrania najtańsze służą Wam bardzo krótko. Tu już nie chodzi nawet o trwałość, oni są czasami tak wykonane, że są wkurzające w używaniu i po prostu nie jesteście się w stanie w tym realnie cieszyć. To samo dotyczy na przykład rękawiczek. Tym bardziej, że najlepsze rękawiczki na świecie, mega jakości, nie wiem, marek takich jak Sportful, można kupić za 150 zł, a szajs, który rani dłonie, płaci się za nie 60 zł. Także to nie jest różnica nie do przeskoczenia. Ja na początku mojej kariery jako kolarz amator oszczędzałem trochę, nie ukrywam, na ubraniach i to był wielki błąd. Wszystko ładowałem w sprzęt, ubrania na ostatnim miejscu. Komfort z jazdy w dobrych butach, w dobrym stroju jest naprawdę duży i warto się rozejrzeć, gdzie w miarę w atrakcyjnej cenie można kupić coś dobrej jakości. Okej, no to co? To trzeci zestaw. Okej, tutaj mamy kolejny, trzeci zestaw prezentowy. Za 220 zł zestaw kolarskich filiżanek do espresso w ozdobnej skrzynce. Tu są cztery talerzyki, cztery filiżanki. Dwie takie w klasycznym, bardziej jak dla United Colors of Cycling wzorze i dwie w takie czerwone kropeczki. Jest to ceramika bolesławiecka, czyli jest to wyrób mega jakościowy. Możecie to spokojnie myć w zmywarce. Ja mam taką, znaczy tej ceramiki każdy tu ma sporo, bo ta ceramika jest tu z nami od kiedy tu żyjemy. Ja się tu urodziłem w Bolesławcu, także te zakłady ceramiczne były tutaj zawsze. Nie każdy je lubi, ten styl ceramiki, bo ten kobaltowy kolor nie każdemu się podoba. Ale widziałem te sklepy z naszą ceramiką na lotniskach naprawdę w wielu miejscach. I chociażby tutaj u nas w Warszawie na lotnisku Chopina jest sklep z tego typu rzeczami. Nie z tym dokładnie, ale ogólnie z naszą ceramiką. I taki zestawik to cztery filiżanki, cztery podstawki. Tu się mieści nawet espresso Doppio bez problemu. I no cóż, macie wtedy stylowe, takie niepowtarzalne filiżaneczki, z których się przyjemnie pije kawę. Bardzo trwałe, ogólnie ta ceramika jest mega jakości. Spokojnie w zmywarce można ją czołgać latami i nic się z nią nie stanie.
I macie stylowe coś ręcznie robione. No powiem wam, że na przykład wielkimi fanami naszej ceramiki są Azjaci, Japończycy, Koreańczycy. Oni tu w lecie przyjeżdżają i wyjeżdżają z tych sklepów z całymi wózkami takimi z ceramiką. Lubią sobie tutaj to kupować, no bo jest to unikat. W dzisiejszym świecie badziewia, z którego się napisy ścierają po pół roku, no to jest na pewno sztos. Wygląda to świetnie, wykonane jest fajnie i do zakupu jest tutaj na tym profilu na fejsie. Link do tego profilu wrzucę wam w opis. Ok, także to już jest taki prezent śliczny z drewnianą skrzynką, no przygotowany do tego, żeby być prezentem, krótko mówiąc. Nic tu wiele nie trzeba robić, szurnąć pod choinkę i jest. Ok, no i ostatni prezent. Zadałem również pytanie na temat prezentów za 200 zł na naszej grupie w road racingu. No moi kolarze są w okresie roztrenowania i generalnie pojawiały się mniej więcej tego rodzaju odpowiedzi. Wybrałem odpowiedź tego z kolegów, który naprawdę się na tym whisky zna, bo jest koneserem. No ma taką całą na ścianie, nie wiem jak to nazwać, witrynę sporą. Sporych rozmiarów, z różnymi wynalazkami, takimi bardziej czymś lepszym niż czerwony Johnny Walker, krótko mówiąc. Polecił mi coś takiego, polecił trzy ogólnie, wybrałem tą środkową, taką najmniej jakby ekstremalną. Jest to irlandzka whisky, 12-letnia, o bardzo takim ciekawym smaku i przeszedłem też dzisiaj ekspresowe szkolenie z zakresu wiedzy podstawowej o whisky, bo ja nie jestem żadnym znawcą. Mi wystarczy Jack Daniels, Cola i styka, nie? Nie jestem żadnym ekspertem, ogólnie też mało piję, ale radio mówi tak. Whisky, smak i ocena składa się z trzech rzeczy. Aromat, to jest, no kolor to jest to co widzisz, czterech. Aromat to zapach tej whisky, czyli to co czujesz nosem. Smak to co czujesz w ustach i mając tą whisky w ustach. Natomiast ostatnia rzecz, finish, to co czujesz jak ją przełkniesz. No i tu macie opis jak to wszystko tam wygląda. Aż mnie to tak ciekawi, że może ja sobie coś takiego chlasnę, albo pojadę do Radzia i skosztuję z 20 gram, bo on pewnie ma coś takiego w tej swojej przepastnej szafie. Nie będę też Radzia reklamował, gdzie on dokładnie mieszka, żeby się pół Wrocławia do niego nie zwaliło w gościnę nagle kolegów, co sobie przypomnieli, że są jego kolegami, także szczegółów nie podamy, ale to jest propozycja od mojego kolarza, od mojego bardzo dobrego kolegi. Taka whisky, irlandzka whisky Redbreast, 12-letnia. Tradycyjny bardzo kształt butelki, etykieta sama, tutaj sam producent pisze o sobie, że jest mega staroświecki i no to jest nieprawdopodobne, że ten cały rynek takich właśnie whiskaczy jest po prostu ogromny, jest wiele rzeczy, o których nie podejrzewamy, że są, a one jednak są i mają się bardzo dobrze. Świat whisky na pewno nie kończy się na tym, co mamy w Lidlu, chociaż Lidla, te piwnice alkoholowe też są coraz tam bardziej bogate. Natomiast no, są też takie egzemplarze i cóż zrobisz, nie samym rowerem człowiek żyje, a jakościowy alkohol od czasu do czasu jeszcze nikomu nie zaszkodził. Dobra, także to było moje zestawienie dla was, do wyboru zawsze coś znajdziecie, traktujcie też to nie jako poradnik zakupowy, że od razu trzeba się rzucić i kup teraz klikać, to po prostu taki film, żeby wam też pokazać bolesławiecki rynek, jak pięknie jest tam przed świętami. W ogóle mam takie szczęście, że mieszkam naprawdę w ślicznym mieście na Dolnym Śląsku i dla kolarzy po prostu stworzonym. Ten bajer tego miasta, wiedzą o tym wszyscy, którzy tutaj byli, polega na tym, że trasy na północ od Bolesławca są płaskie, a na południe to już są trasy po chopach, którymi spokojnie dojeżdżasz choćby po 30 km do Doliny Bobru, gdzie już są takie 2-5-kilometrowe sztajfy. No, miejsce idealne, wiem, zdaję sobie sprawę, że Płaskopolska nam zazdrości naszych okolic, ale pamiętajcie, nie mamy tych okolic na własność, zapraszamy was zawsze, możecie przyjechać, pojeździć, nie bierzemy za to pieniędzy. Dobrze, tyle dla was, do usłyszenia w kolejnych vlogach, pozdrawiam was serdecznie, cześć!